Hanna Zborowska-Neves pokazała zdjęcia Wiktora Zborowskiego Marii Winiarskiej z plazy. O tym, że jej w środowisku artystycznym trudno o stały związek, wiadomo nie od dziś. Zarówno w przeszłości, jak i teraz, co już słyszymy o zdradach, rozwodach i hucznych rozstaniach. Jeśli jakaś para wytrzymała ze sobą więcej niż kilka lat, jest uznawana niemal za bohaterów. Tymczasem Maria Winiarska i Wiktor Zborowski są małżeństwem już 47 lat. Aktorzy w las nie obchodzą rocznicy ślubu. O czym przypomniała wszystkim ich córka, Hanna Zborowska-Neves. Starsza siostra Zosi Zborowskiej kilka lat temu założyła konto na Instagramie, choć nie jest aktorka czy piosenkarka. To szybko zdobyła popularność. Poprowadziła nawet program podróżniczy, a obecnie jest influencerka. Hanna Zborowska na co dzień mieszka w Brazylii. Stamtąd pochodzi jej były mąż i ojciec jej córek. Daniel. Kiedy Hanna zaczynała prowadzić swój profil na Instagramie, byli jeszcze małżeństwem i zapewniali o swojej miłości. Na początku pandemii mężczyzna jednak wyprowadził się z ich mieszkania. Dziś para jest już po rozwodzie. A Hanna ma za sobą nawet kolejny nieudany związek. Obecnie, jak zapewniała niedawno, jest singielka i dobrze jej z tym. Mając za sobą takie przejścia, tym bardziej podziwia swoich rodziców. W dniu 47. rocznicy ich ślubu postanowiła nawet poświecić im post na Instagramie, który okrasiła zdjęciami z prywatnego archiwum. Widzimy na nich aktorów przebywających na plazy, jest m.in. ujęty moment, jak Wiktor Zborowski troskliwie smaruje olejkiem do opalania żony. Hanna Zborowska nie może się nachwalić swoich rodziców. Zapytała nawet tatę o receptę na udany związek. Wyję ze śmiechu za każdym razem jak widzę te foty. Moi rodzice dziś mają 47 rocznicę ślubu. Dzięki nim, wiem że można. Mimo różnych momentów ich życiu. Ale przetrwalo, esa razem i się bardzo kochaja. Spytałam się taty, na czym polega ich sekret, a on odpowiedział, że moja mama ciągle go strasznie śmieszy. Kocham was bardzo. Gratulacje napisała.